Cześć, z strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj już jesteśmy w Beskidach, dokładnie w Międzybrodziu Żywieckim pod moim domem i tu właśnie odbyły się kampy Beskid Freeride, czyli objazd po różnych okolicznych beskidzkich i nie tylko bike parkach, więc zapraszam Was na odcinek, gdzie znowu dzieciaki wybiorą najlepszy bike park w Polsce, który nie do końca może znowu być w Polsce. To już trzeci sezon, kiedy organizujemy obozy tylu Dirt Camp, Beskidy, Freeride, czyli mamy jedną bazę i jeździmy po różnych bikeparkach. Dodatkowo na miejscu mamy też poduszkę do ćwiczenia trików i dodatkowo mamy też nasze hopeczki, gdzie naprawdę można robić ten progres, ponieważ te kampy są dedykowane dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. A nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o polskie bikeparki, to siedzieć cały tydzień w jednym miejscu, no to jest może fajnie, kiedy zaczynamy, ale nie wtedy, kiedy chcemy naprawdę robić duży progres. Na kampie odwiedziliśmy 4 polskie bikeparki plus Kalnicę i tak jak w przypadku czeskich bikeparków, których powstał już odcinek tydzień temu, zobaczymy, który bikepark jest najlepszy i jak widzi to młodzież. Lena, który był najlepszy bikepark? Dobrze, Lena po lewej. Po lewej? Ulubiony bikepark oczywiście Skolnity. Proszę. Dla właścicieli i wszystkich, co dbają o trasy. No to ja mam podobne zdanie. Bardzo, ale mi się też strasznie podobał Bike Garden, to moglibyśmy na nim więcej jeździć. Dobrze, a dlaczego Skolnity? Jakiś argument, nie? Jakiś logiczny najlepiej, ja wiem, że... Mało tarek, bo ogólnie hopy wszystkie takie, że nie biją ani naprzód, ani na tył, dobrze zbudowane, no i tak się fajnie jeździ. Najlepszym bikeparkiem będą Skolnity, przez to ile się zmieniło w ostatnim okresie czasu, co jest tam ulepszona niebieska linia. Są tam fajniejsze wybicia, można się tam też fajnie nauczyć paru trików na tych step-upach. Skolnity za trasy równe i nie telepiące. Mój rower nie znaczy tyle telepania, przypuszczam. Powiedz mi, co to jest za rower? Najstarsza bestia na obozie, Iron Horse Sunday rama. Z tyłu ma trochę za mały damper, za mały skoku, ale ma taką fajną funkcję, że można go rozpoznać z daleka. Moim ulubionym bikeparkiem była Kalnica. Bardzo fajne tam są hopki, dużo jest tras na każdym poziomie. Są trasy takie zjazdowe, czyli korzenie i kamienia, ale też są trasy z hopkami. Kalnica była najlepsza. Hopki fajne, trasy króciutkie, więc można było dużo zjazdów zrobić. No, super bikepark. No najlepiej było, najlepsze bandy, trasy, hopeczki. Niestety bardzo muszę to inaczej powiedzieć, że w tamtym roku była to Góra Żar, ale gdy pojechałem pierwszy raz na Kalnicę, to po prostu to zmieniło wszystko i Kalnica jest moim zdaniem najlepsza. Mój ulubiony bikepark to była Kalnica, ponieważ były tam fajne hopy i dobre kickery. Znaczy jeden kicker był, ale było dobrze. Jest fajnie pluowo, bardzo szybko i nawet jak lecisz z pełną prędkością i widzisz na przykład te korzenie, to pięknie przelecisz sobie nad nimi, bo w ogóle mokry nic się nie ślizga, wszystko jest piękne. Najbardziej mi w sercu siedzi Kalnica. Kalnica, dużo hop, gładko, fajnie. Triki można robić, dużo step-upów. Skolnity i Koprivná. W sensie... Kalnica. W tym roku do kampu dorzuciliśmy też Kalnicę. Logistycznie jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ stąd mamy ponad 2 godziny drogi do Kalnicy, ale jak sami zauważyliście, jest to kamp dla osób bardziej zaawansowanych, szczególnie nastawionych na freestyle, na freeride, na duże hopy, a hopy jakie mamy w Kalnicy, no to takich w Polsce jeszcze nie mamy, więc jak sami zauważyliście, Kalnica jest miejscem wyjątkowym i pomimo, że jest bardzo małym bikeparkiem, to oferuje bardzo dużo, szczególnie właśnie dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych. Myślę, że w kolejnych latach też będziemy kontynuować, żeby ten jeden dzień pojechać do tej Kalnicy, bo ona naprawdę, jak widzicie, jest świetna. Dla mnie Złote Gronie. Dla mnie Kalnica. Złote Gronie, ale według mnie każdy był inny na swój sposób. No, najlepsza była Istebna, bo tam wszystkie trasy mi się mega podobają, oprócz single tracka. To jest mój ulubiony bikepark w Polsce, ale jeszcze mi się bardzo Kalnica podobała, która ma bardzo dużo tras. Tutaj mamy rower typu Jibber marki NS Bikes Delphin. i jest barmat do robienia x-upów. Tutaj mamy opony takie górskie, ciężkie czołgi, RockShox Kokoko złoty 35, RockShox ekskluzywny Deluxe, łańcuch w Kashimie. Pokażmy jeszcze tego barmoda. Tutaj jest wszystko. Kolega serwisant robił. Powiedz mi, o co chodzi z tymi klamkami. Klamki są po to, że jak się robi bar spinny i się łapie, to się nie ma rąk do szycia. To był typ roweru enduro, ale oczywiście ja nie lubię podjeżdżać, więc zrobiłem jibera. Ale jeszcze nie ma barmoda. Najgorszym bikeparkiem, jakbym miał mówić, to no nie wiem, czy Kalnica, bo tam się wywaliłem, to może dlatego. Ale Góra Żar według mnie musi mieć troszeczkę tej skruchy, bo każdy mówi, że jest najgorsza, ale według mnie przez to, co tam się ostatnio wydarzyło, czyli na przykład ten skills park, te stoliki, to jest naprawdę bardzo fajny taki nowy feature. I nie wiem, czy był jakiś najgorszy bike park. Na Złotym Gronie się trochę słabo latało, ale też było tam fajnie. Góra Żar, tak. A dlaczego? Bo dużo tarek i nadgarstki bolą. Ale fajny skatepark zbudowali. Tak, skatepark jest na plus, ale ogólnie to Góra Żar tak średnio. I w tym pociągu do góry tak ciepło strasznie. Góra Żar. Najgorszy Żar góry. No chyba też Góra Żar. Góra Żar. No. Moim zdaniem Szczyrk, no bo glebę zaliczyłem w Szczyrku i tak miło, niemiło to wspominam. No wiadomo, Góra Żar. Nie da się tam jeździć do zniszczenia. Zniszczyć, zbudować na nowo. Najgorszy bikepark to Góra Żar, dlatego że kamienie były ostre i straciłem tam jedną dętkę. Więc nie za dobrze było. Bo były świetne kamienie, trasy wygładzone. Najostrzejsze kamienie na Góra Żar wygrywa. Tutaj mam dowód. Pokaż ładnie dwa przedramiona. Obydwa, Góra Żar mnie pokonała. No, najgorszy bikepark to były Słotwiny. Nie, Skolnity, przepraszam. Tam były takie ostre wybicia niektóre i one były takie niebezpieczne, że źle się skakało. Żar góry. Bardzo słaby. Kamienie. Bieda. A najgorsza była Góra Żar. No nie dla mnie te trasy, kamienie, no nie dla mnie to. Złoty Groń dlatego, że trasy są takie nietechniczne. Czasami jest dużo dziur na wybiciach i wybicie czasami biją na front flipa. W sumie nawet nie ma, bo każdy ma swoje zalety. Niektóry jest na enduro, niektóry jest na DH, niektóry jest na flow. No, ale ogólnie no to raczej nie ma najgorszego. Ja prowadziłem najmłodszą grupę, która się okazała bardzo zaawansowana, bo 10-latkowie wykręcili i backflipa, i 360, i były tail whipy kręcone na podłogę. Naprawdę jestem dumny, progres był niesamowity. Na pierwszych dniach odrywali się od ziemi jak najbardziej, ale no ostatniego dnia była poleciana cała Kalnica. Mówię tutaj o trasie Airline S i oczywiście dostosowane do poziomu ich jazdy. Naprawdę bardzo wysoki poziom. Siema, jestem Chuben, prowadziłem najmocniejszą grupę na Dirt Campie w Beskidach i nie tylko. Pojeździliśmy po wielu bikeparkach. Poziom był naprawdę fajny, no, do tego stopnia, że mogliśmy latać trasy czerwone, trasy czarne. Większość hop zdecydowana była oblatana. Przy takim tempie rozwoju, jaki obecnie widzę, za kilka lat myślę, że kilku z naszych kursantów może nas wygryźć. I teraz taka ciekawostka, u mnie w grupie było 5 osób, z czego to były 2 dziewczyny. Także jest to sport coraz bardziej dla każdego. Prowadziłem grupę średnio zaawansowaną. Poziom na początku był dużo mniejszy niż ten, który wypracowaliśmy do samego końca. Spora część osób poleciała rzeczy, do których mega się na początku obawiali, ale wszystko powychodziło bardzo dobrze. Widzisz przyszłość polskiego freeride'u? Oczywiście. Powiedz, czy były jakieś dziewczyny na obozie? Tak, były 2 Leny. Jaki poziom? Poziom, powiedzmy, po części kobiet to zaawansowany. To jest piękne, jak dzieciaki ze sobą współpracują. Tu akurat mieliśmy też 4 braci, no, tak, więc to ten było ciekawe, że starsi to nie dokuczali młodszym, tylko wspierali nawzajem, więc miałem naprawdę grupę 6 super utalentowanych dzieciaków, którzy o równym poziomie zakończyli zajęcie. Z tego, co rozmawiałem z moimi dzieciakami, najbardziej byli zajarani Skolnity, Kalnica. Na ostatnim miejscu najmniej się jarali, raczej wszyscy narzekali na Górę Żar. Jak oni to mówili? Żuragar. 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 Najmniej byli zadowoleni z Żurygar. Ja jeździłem z Alkiem i to jest najlepszy instruktor, jakiego miałem. Jeździłem z Chubenem, z tatą od Freeride'u. Chuben bardzo mnie dużo nauczyć, mnie nauczyć na przykład jak dobrze latać gapy, jak skoczyć hipo na przykład, jak skoczyć na przykład na innym turnusie, jak byłem na Koprivnej, to mnie nauczył Girzilla. No bardzo fajnie się jeździ z Chubenem. Ale ogólnie to instruktorzy są najlepsi. Chuben. Pełnym zdaniem odpowiadamy. Z instruktorem był Chuben. Było bardzo fajnie. Był poziom zachowany, dużo się nauczyłyśmy, ogólnie wszystko nam pokazywał na trasach, jakieś trudniejsze elementy i bardzo przyjemnie się jeździło. Moim instruktorem był Radek. Chciałbym podziękować, bo na otiku, na ostatniej ściance mnie jakby uratował. Pojechałem na główce ramy, bo spadłem z pedału i mnie złapał, a tak sobie leżał teraz i kwiczał z bólu. Moim instruktorem był Alek, bardzo mi się świetnie jeździło, nawet mogłem przejść do innej grupy, ale stwierdziłem, że zostanę, bo po prostu świetny flow łapałem na trasach z Alkiem. No trochę mamy odmienne style jazdy, w zasadzie całkowicie odmienne, ale i tak uważałem, że bardzo fajnie się bawiłem. Radosław to piękny, super człowiek, bardzo go lubię. Instruktorzy prowadzili zajęcia z dyscypliną. Pcheła, liczą się dobrze. No też fajnie, bo ja jeżdżę z Lobdura, robię triki. On też robi triki na dirtówce, co prawda, ale no, ale dobrze mi się zmieździło i udało mi się utrzymać tej grupy. Ogólnie obóz był bardzo fajny i myślę, że w następnym roku też tu będę. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, byłem w tamtym roku i dużo lepiej było w tym, no ale to też może, bo miałem lepsze umiejętności. Przyjechałbym za rok, ale czy będzie Góra Żar, czy nie, to zdecyduję. Dobrze, może zrobimy taki, co będzie bardziej Skolnity i Istebna. O, i Kalnica. O, to ja rezerwuję od razu. Było zarąbiście. Cieszę się, że tu przyjechałem, spędziłem czas z ziomkami i przyjadę tu za rok. Bardzo mi się podobało, bardzo. Fajnie było, trochę ludzi poznałem nowych. Bardzo dobrze mi się podobały, w ogóle wyjazdy w Dirt It More i obozy są najlepsze moim zdaniem w Polsce. Bardzo i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. No, bawiłam się dobrze, no, byłem rok temu i było dużo lepiej, bo więcej bike parków, bike garden jest lepszym takim backyardem niż Skolnity, wydaje mi się. Tak, zdecydowanie. Super, na pewno wrócę, Jak widzicie, dzieciaki zajarane, my też zajarani, że mogliśmy im pokazać ten freeride'owy świat. Jeżeli chodzi o wyjazdy młodzieżowe, to zapraszamy w przyszłym roku i to już od samych zimowych ferii, ponieważ będziemy mieli wyjazdy do Hiszpanii jak w zeszłym roku, ale będziemy mieli wyjazd do Hiszpanii bardziej dertowy na La Pomme, ale też bardziej freeride'owy, bike parkowy, ponieważ wokół Barcelony, Girony jest kilka bike parków, które też objazdowo można zahaczyć. Taki wyjazd będzie też dla dorosłych, bo pamiętajcie, że regularnie w tym roku ciągle mamy też wyjazdy dla dorosłych, weekendowe, dłuższe, indywidualne. Wszystko oczywiście znajdziecie na naszej stronie. Więc jeżeli podoba wam się to, jak na kanale dzielę się moją wiedzą, to pamiętajcie, że właśnie na tych wyjazdach cała nasza ekipa dzieli się tym całym doświadczeniem i to, co tutaj widzicie online, tak możecie na tych wyjazdach poczuć offline. Więc to było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć! Pozdrawiam Radka, dlatego że pokazał fajne linie na odcinku, żeby się nie zabić. Cześć, pozdrawiam jeszcze Radka, instruktora, żeby w przyszłym roku nie musiał się z nami męczyć. Albo niech się męczy, ale żeby to przeżył. Brawo! To mam do widzenia, to mam dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry, do widzenia.